Bevor ich mit deinem Thema anfange, es ist mir gesagt worden, dass einige ein bisschen Schwierigkeit gehabt haben mit etwas, was ich gesagt habe. Powiedziano mi, że niektórzy z braci i sióstr mieli trudność z pewną myślą, którą wypowiedziałem. Dass Jesus am Kreuz vom Teufel besiegt sein sollte. Że jakoby Pan Jezus Chrystus został zwyciężony na krzyżu przez diabła. Möchte nicht viel darüber sagen. Ja nie chcę na ten temat dużo mówić. Man kann das natürlich falsch verstehen. Można to tylko fałszywie zrozumieć. Aber der Satan ist derjenige, der hatte die Macht des Todes. Ale Satan to jest ten, który ma moc śmierci. On hat selbst gesagt. I on sam powiedział. Dies ist die Stunde der Macht der Finsternis. Pan Jezus sam powiedział. Oto jest godzina i moc ciemności. Und als Jesus in den Grab ging, i kiedy Pan Jezus Chrystus położony został do grobu, dann kann man sicher sein, dass der Teufel wollte, dass er als im Tode bleiben sollte. To na pewno można być tego pewnym, że Satan chciał, żeby Pan Jezus pozostał w śmierci. Und es machte auch erst den Eindruck, als ob der Satan ihn besiegt hatte. I to mogłoby mieć wrażenie, mogłoby być takie wrażenie, jakoby Satan go zwyciężył. Das ist natürlich nicht wahr. To oczywiście nie jest prawda. Aber es würde wohl wahr gewesen sein. Ale to byłaby prawda. Wenn er im Grab geblieben wäre. Gdyby pozostał w grobie. Und es ist ein gewaltiger Ausdruck, den Jesus gebracht hat. I to jest wielkie słowo, którego użył Pan Jezus Chrystus. Dies ist die Stunde der Macht der Finsternis. Oto godzina i moc ciemności. Und man kann sicher sein, dass die ganze Macht der Hölle versucht hat, ihn in den Tod zu halten. I możemy być pewni prawie tego, że cała moc piekła i ciemności chciała go powstrzymać w tym, aby on w śmierci pozostał. Und solange also er im Grab blieb, i tak było, jak on był w grobie, würde es vorkommen, dass der Satan gesiegt hat. Mogłoby to tak wyglądać, że Satan zwyciężył. Also, sein ganzes Leben hindurch, oder gehen weiter zurück. Durch die ganze Geschichte hin, weźmy całą historię, jaka przedtem się wydarzyła. Hat sich die Macht des Todes offenbart. To w tej historii do czasu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa widać moc śmierci wszędzie. Im Alten Testament, w Starym Testamencie, da hat der Kain den Abel geschlagen. Widzimy, że Kain zabił Abla. Der Kain war vom Bösen, vom Argen, sagt Johannes. Ewangelista Jan powiada, że Kain był ze złego. Ohne gewissen Sinn kann man sagen, dass der Satan gesiegt hat. I można by powiedzieć, że w pewnym sensie Szatan tam zwyciężył. Aber Abel spricht noch nachdem er tot ist. Ale czytamy dalej, że Abel mimo wszystko przemawia w dalszym ciągu po swojej śmierci. In Ägypten da hat der Pharao versucht, das Volk Israel auszurotten. Kiedy lud izraelski był w Egipcie, faraon starał się wyniszczyć ten naród. Und überall, wo es Leben gibt, i wszędzie tam, gdzie jest życie. Besonders geistiges Leben, zwłaszcza duchowe życie. Ist da auch die Macht des Todes. Tam również zjawia się moc ciemności, moc śmierci. Und durch die ganze Bibel hindurch, na kartach całej Biblii to mamy. Sieht man den Kampf zwischen Leben und Tod. Widać jest tę walkę między życiem i śmiercią. Die Macht des Todes gegen das Leben. Moc życia walczy, moc śmierci walczy przeciwko mocy życia. Und das Leben gegen die Macht des Todes. A życie walczy przeciwko mocy śmierci. Und so hat der Pharao mit Satan hinter ihm versucht, das Volk Israel in den Tode zu führen. Tak więc Faraon, a poza jego plecami diabeł, chciał doprowadzić do wyniszczenia ludu izraelskiego. Und so kann man also die ganze Bibel hindurchgehen mit diesen Gedanken. I można tę myśl prześledzić na kartach całej Biblii. Als Jezus geboren wurde, kiedy Pan Jezus Chrystus narodził się, hatte Satan versucht durch den Herodes ihn zu töten. Szatan próbował za pośrednictwem Heroda zabić Pana Jezusa. Als er Nazareth gepredigt hat, kiedy on głosił Słowo Boże w Nazarecie, hat man versucht, ihn vom Berg abzustürzen. Ludzie próbowali zrzucić go z góry. In Johannes 7 liest man auch, dass man versucht, ihn zu greifen, zu töten. W innym miejscu w Ewangelii Jana czytamy, że ludzie próbowali go pochwycić w tym celu, aby go zabić. Und dann kam das Kreuz. I później mamy wydarzenie krzyża. An die eine Seite hat Jesus gesagt, ich lege mein Leben ab und habe die Macht abzulegen und wieder aufzunehmen. Z jednej strony Pan Jezus powiedział, mam moc życie położyć i wziąć je znowu.
Es war aber die Stunde der Macht der Finsternis. Ale on też powiedział, że oto godzina i moc ciemności, to jest jego słowo. Und es hatte ganzes Vorkommen, jetzt hat die Macht des Todes gesiegt. I mogłoby się zdarzyć, że wtedy, kiedy on był w grobie, można by myśleć, że teraz moc śmierci, moc ciemności go zwyciężyła. Also wenn ich sage, der Satan hat gesiegt, kiedy powiedziałem, że Szatan odniósł zwycięstwo, meine ich das nur insoweit, to mam tak dalece na myśli, es kam so vor, że mogłoby to tak wyglądać. Und wenn es den Satan gelungen war, ihn in Grab zu halten, gdyby udało się Szatanowi zatrzymać Pana Jezusa Chrystusa w grobie, so hätte auch die Macht der Finsternis gesiegt, to zwyciężyłaby moc ciemności. Aber Jesus hat die Macht der Finsternis überwunden. Ale Pan Jezus Chrystus zwyciężył moc ciemności. Durch sich von der Macht der Finsternis besiegen zu lassen. W ten sposób, że pozornie dopuścił do zwycięstwa mocy ciemności nad sobą. No, man, so etwas kann man natürlich falsch verstehen. To można oczywiście i fałszywie zrozumieć. Aber heute Morgen haben wir auch gelesen in Daniel 7. Myśmy dzisiaj rano czytali w 7 rozdziale Księgi Daniela. Dass das kleine Horn, das scheint Antichrist, kämpft wie die Heiligen. Tam jest napisane, że mały róg, prawdopodobnie jest to obraz Antychrysta, że on walczy przeciwko świętym. On wird sie besiegen. I będzie ich zwyciężył. Das steht ganz deutlich da. To jest napisane dosłownie. Also, was Christus persönlich erlebt hat, a więc to, co osobiście Pan Jezus Chrystus na sobie przeżył. Der Weg des Herrn Jesus. I ta droga, którą szedł Pan Jezus Chrystus. Der Weg des persönlichen Christus. A więc ta droga, którą osobiście szedł Pan Jezus Chrystus. Ist auch der Weg des kollektiven Christus. Ta droga Pana Jezusa Chrystusa jako tej jednej osoby, Jego samego, jest również drogą zespołowego, kolektywnego Chrystusa. Wenn wir das Wort Christus gebrauchen, kiedy używamy słowo, mówimy słowo Chrystus, dann meinen wir allgemein die Person des Herrn Jesus. Mamy z reguły na myśli osobę Pana Jezusa. Und so wird das Wort auch am meisten gebraucht in der Bibel. I najczęściej w tym sensie Biblia tak to słowo używa. Aber in 1 Korinther 12, ale w pierwszym rozdziale listu do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, da wird auch die Gemeinde den Christus genommen. Tam jest zbór nazwany Chrystusem. Das Wort Christus meint also bedeutet den Gesalbten. Chrystus, jak wiemy, oznacza, to słowo Chrystus oznacza pomazańca. On wie schwarz auf weiß steht in Daniel 7. I tak jak jest wyraźnie, kontrastowo przedstawione w 7 rozdziale Księgi Daniela, da wird der Antichrist, wird die Gemeinde besiegen. Antychryst będzie walczył przeciwko zborowi i będzie zwyciężał. Aber wenn der Antichrist die Gemeinde besiegt hat, ale kiedy Antychryst zwyciężył zbór, da wird der Antichrist von der Gemeinde besiegt. To potem będzie Antychryst przez zbór zwyciężony. Jesus hat gesiegt über die Macht des Teufels. Pan Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo nad mocą diabła. Dadurch, dass die ganze Macht der Hölle über sich hat kommen lassen. W ten sposób, że pozwolił na to, aby cała moc ciemności na niego napadła. Also im tiefsten Wesen war nicht natürlich von Satan besiegt. W najgłębszej istocie oczywiście on nie został przez diabła zwyciężony. Ale kiedy użyłem tego słowa w poprzednim wykładzie, że Szatan odniósł zwycięstwo, to właśnie miałem to na myśli. Że on pozwolił, dopuścił do tego, żeby cała moc ciemności zwaliła się na niego. I w tym sensie można by powiedzieć, że Szatan zwyciężył. Und dann kam die Auferstehung. Ale przyszło zmartwychwstanie. Die ganze Macht der Hölle hat versucht, ihn in Grab zu halten. Cała moc ciemności usiłowała zatrzymać Pana Jezusa Chrystusa w grobie. Vor einigen Tagen habe ich darüber gesprochen. I żeśmy parę dni temu o tym mówili już. Und dann kam der wunderbare Augenblick. I przyszła ta wspaniała chwila. Dass Jesus auferstanden ist aus dem Tod. Pan Jezus Chrystus powstał z martwych. Hat nur die Macht des Satans besiegt. On tylko moc Szatana zwyciężył. Durch die ganze Macht der Hölle über sich kommen zu lassen. W ten sposób, że dopuścił, aby cała moc ciemności na niego napadła. Also, wenn ich sage, der Satan hat gesiegt,
Czyli nie powiedziałem, że żaden zwyciężył. Meine ich dich, Jesus hat die ganze Macht der Hölle über sich kommen lassen. To mam to na myśli, że Pan Jezus Chrystus dopuścił, żeby cała moc ciemności zwaliła się na Niego. Und dadurch, dass das gemacht hat, i przez to, że On to uczynił, że On dopuścił do tego, hat gesiegt über die Macht der Hölle. On też w ten sposób odniósł zwycięstwo nad mocą piekła. Durch die Auferstehung. Przez zmartwychwstanie. Und so wird auch die Gemeinde siegen. I w ten sam sposób będzie zbór zwyciężał. Durch in der großen Drangsal, przez wielki ucisk. Die ganze Macht der Hölle über sich kommen zu lassen. Dojdzie do tego, że cała moc piekła zwali się na zbór. Und dann in der Kraft Gottes, dadurch aufzustehen. I przez moc Bożą zbór zmartwychwstanie. Denn Christus hat die Macht des Todes besiegt. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył moc śmierci. Aber die ganze Macht des Todes muss in und durch die Gemeinde besiegt werden. Ale też i cała moc diabła musi być zwyciężona przez zbór Boży. Wir haben Christus persönlich. Mamy Chrystusa jako osobę. Er ist aber Haupt des Leibes. Ale On jest głową ciała. Und jetzt ist der Christus. I teraz ten Pan Jezus Chrystus. Das ist Haupt und Glieder. To jest głowa i jego członkowie. Das ist, können wir so sagen, der ganze Christus. Można powiedzieć, to jest ten kolektywny Chrystus. No. Macht das ein bisschen deutlich, wie ich das gemeint habe? Czy to troszkę jest wyjaśnienie tej myśli, którą ja, ja. Przed tym wyjaśnieniem, tak? Also, es ist natürlich nicht so gewesen, dass im tiefsten Sinn der Satan gesiegt hat. Oczywiście to tak nie było, że Satan w najgłębszej istocie pokonał Pana Jezusa Chrystusa. Aber Jesus hat die ganze Macht der Hölle über sich kommen lassen. Ale Pan Jezus Chrystus dopuścił, aby zwaliła się na Niego cała moc piekła i ciemności. Dies ist die Stunde der Macht der Finsternis. To są Jego słowa. Oto godzina i moc ciemności. Und er hat gesiegt. I On zwyciężył. Dadurch, dass die ganze Macht der Hölle auf ihm losgelassen wurde. W ten sposób, że całe to mnóstwo piekielne zwaliło się na Niego. Er hat, kann man so sagen, die ganze Macht der Hölle angezogen. Można powiedzieć, on przyjął na siebie całą tą moc piekła. Und dann zerschlagen. A potem ją zwyciężył. Halleluja. Halleluja. Also der ganze Kampf durch die Bibel hin ist Leben gegen Tod, Tod gegen Leben. W całej Biblii mamy więc świadectwo tej walki. Śmierć walczy przeciwko życiu, życie przeciwko śmierci. O jedes Mal in der Bibel, wenn Gott etwas Neues anfängt. I za każdym razem mamy to w Biblii, gdy Bóg coś nowego rozpoczyna. Wo Gott ist, da ist Leben. Spotykamy to, że gdzie Bóg jest, tam jest życie. Zum Beispiel, ich erwähnte eben das zweite Buch Mose. Na przykładu cytowałem drugą księgę Mojżeszową. Israel in Egypten. Izrael znajduje się w Egipcie. Was geschah da? Co tam się stało? Da kam die Macht des Pharaos. Znajdowali się w mocy Faraona. Und Pharao hat versucht, das Volk auszurotten. I Faraon próbował wyniszczyć ten naród. Warum? Dlaczego? Dann der Pharao hatte Angst, dass Israel die reine Lehre hatte. Dlatego, że Faraon bał się, że Izrael ma czystą naukę biblijną. Hatte dafür Angst? Czy z tego powodu Faraon bał się? Überhaupt nicht. Nie. Aber Gott hat mal zu Abraham gesagt. Ale Bóg powiedział kiedyś do Abrahama. Ich werde dich zum großen Volk machen. Uczynię cię wielkim ludem. Und das ist in Ägypten geschehen. I to stało się w Egipcie. Das Volk hat sich gemehrt. Naród się rozmnożył. Sich ausgebreitet. Rozszerzył. Also es war biologisch. To było w sferze biologicznej. Aber es war also volles Leben. Ale to jest również oznaka osiągnięcia pełności życia. Der Feind hatte Angst für das Leben, das Ausbreitung, das völlige Leben, lebende Fülle. Nieprzyjaciele Izraela wystraszyli się tej pełności życia, którą osiągnął Izrael, rozprzestrzeniając się, rozrastając się, rozmnażając się. Er hatte nicht Angst für die Lehre Israels. Oni się nie bali nauki. Er hatte Angst für die Kraft des Lebens. Oni bali się tej mocy życia, jaka była w tym ludzie. Und es war im Alten Testament auch noch biologisch. Na stronicach Starego Testamentu to oczywiście jest wydarzenie rozgrywające się w sferze biologicznej. Aber es war Leben die Fülle. Ale to była, to jest wyraz pełności życia tego ludu. Und dafür hatte der Pharao Angst. I z tego powodu Faraon poczuł strach. Und hinter dem Pharao stand der Teufel. Poza Faraonem stał diabeł. Als der Jesus kam, kiedy przyszedł Pan Jezus, dar ist gekommen, um Menschen zu retten. On przyszedł, aby wyratować ludzi. Aber nicht nur das. Ale nie tylko w tym celu. Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne.
Wenn nicht gekommen wäre, Menschen zu retten, wären wir nicht gerettet worden. Gdyby on nie przyszedł w tym celu, aby wyratować ludzi, my byśmy nie byli wyratowani. Und meistens betonen wir das, dass er kam, Menschen zu retten. I w większości jest właśnie to podkreślane, że on przyszedł w tym celu, aby ludzi wyratować. Gott sei Dank. Dzięki Bogu za. Er kam aber noch etwas anderes zu machen. Ale on przyszedł jeszcze w innym celu. Er kam auch, die Macht der Finsternis zu offenbaren. On przyszedł też w tym celu, aby objawić moc ciemności. Da waren seine Jünger. Miał swoich uczniów Pan Jezus. Er hat sie dort gerufen beim See von Galilei. Powołał ich wtedy, kiedy byli nad jeziorem w Galilei. Sie haben ihm nachgefolgt. Oni go zaczęli iść za nim. Aber diese Jünger hatten also Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer. A ci uczniowie mieli przed tym i kapłanów, i uczonych w piśmie, i faryzeuszy. Besonders in Jerusalem. Zwłaszcza oni byli w Jerozolimie. Und die Jünger haben gedacht, ja, das sind Gottes Männer. I uczniowie myśleli, że ci ludzie to są ludzie należący do Boga, Boży ludzie, Boży mężowie. Schau mal, wie die Pharisäer stehen, ecken der Straßen und beten. O, popatrzcie się na faryzeusze, jak oni stoją na rogach ulic, jak oni pięknie się modlą. Ganz fromm, lange Kleidung. Mają pobożne, długie stroje aż do ziemi. Und sie haben da gebetet. I ręce składają do modlitwy. Und das Volk hat gedacht, das sind wunderbare Gottesmänner. I ludzie patrząc na nich mówili, o, to są prawdziwi mężowie Boży. Aber als Jesus kam, ale kiedy przyszedł Pan Jezus, da wurde der Geist der Hölle offenbar. Wtedy objawiony został duch piekielny. Er kam, das Licht zu offenbaren. On przyszedł, aby światło objawić. Er kam auch, die Finsternis zu offenbaren. Ale on przyszedł też, aby ciemność objawić. Nicht falsch verstehen natürlich. Proszę nie zrozumcie tego fałszywie. Das Licht aus ihm selbst. To światło, które z niego samego wychodziło. Die Finsternis aus den Heuchler. A ciemność, która z tych obłudników wychodziła. Und wo das Licht geschienen hat. I tam, gdzie światło rozbłysło. Da wurde der Geist des Teufels offenbar. Tam został objawiany ten fałszywy duch tych obłudnych. Jesus hätte zu den Priestern gehen können. Pan Jezus Chrystus mógłby pójść do kapłanów. Zu Schriftgelehrten. Do uczonych w piśmie. Hätte sagen können. I mógłby powiedzieć. Ihr seid fromme Männer. O, wy jesteście pobożni ludzie. Ihr wollt Gott dienen. O, wy to pewne Bogu służycie. Lass uns das zusammen tun. No, chodźcie, będziemy razem pracować. Hat er nicht gemacht. Nie, tego nie zrobił. Er hat nur das Licht Gottes gezeigt. Tylko ukazał światło Boże. Und da wurde die Finsternis offenbart. W ten sposób objawiła się ciemność. Als ich heute Morgen gesprochen habe über den Wiederkommen Jesu, kiedy dzisiaj z rana mówiliśmy na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, bin ich sehr vorsichtig gewesen. Starałem się być ostrożny. Es ist schade, wenn über solche Sachen unter Gottes Kinder Kampf und Streit entsteht. Ponieważ to jest wielka bieda, jeśli z tego powodu powstaje jakaś walka czy sprzeczności pośród dzieci Bożych. Ich werde jetzt einen Augenblick nicht so vorsichtig sein. Ale w tym momencie, kiedy to mówię, nie chcę być już taki ostrożny. Und klar und deutlich sagen, was ich meine. I chcę wyraźnie i jasno powiedzieć, co mam na myśli. Was ich sage, ist zu helfen. To, co mówię, chcę, żeby to było pomocą. Ja. Ich bin nicht hier gekommen, eine gewisse Kirche oder Versammlung zu betreten. Ja tutaj nie przyjechałem w tym celu, aby jakiś kościół czy jakieś zgromadzenie reprezentować. Ich bin nicht gekommen, eine gewisse Lehre zu vertreten. I nie przyszedłem tutaj, aby określoną naukę tutaj rozpowszechnić. Es handelt mich die Person Jesu Christi. Mnie się rozchodzi o osobę Pana Jezusa Chrystusa. Seine Fülle in der Gemeinde Jesu. I o jego pełność w Zborze Bożym. Aber so wie es in den Zeiten Jesu. A tak jak i w czasach Pana Jezusa Chrystusa było. Schriftgelehrte Pharisäer und Heuchler gegeben haben. Byli uczeni w piśmie, faryzeusze i obłudnicy. Ist heutzutage noch so. I tak samo jest i dzisiaj. Ja. Das hat nicht aufgehört in den Zeiten Jesu. To się nie skończyło i to nie jest tylko coś, co miało miejsce w czasach, kiedy żył Pan Jezus. Jetzt werde ich ganz klar und deutlich sagen, was ich meine. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, co mam na myśli. In den Pfingstgemeinden W zborach zielonoświątkowych. Ist man für viel Geschrei, viel Lärm. Jest bardzo często dużo hałasu, dużo wrzasku. Das braucht nicht immer falsch zu sein. To nie zawsze musi być fałszywe. Aber es gibt Menschen, ale są ludzie, welche viel Lärm machen, którzy robią wiele krzyku. Reden die Kraft des Geistes. I wielbią niby moc ducha. Und ohne dass die Kraft des Geistes offenbar wird. Ale moc ducha się nie objawia. Ja? Na passt auf, was ich gesagt habe. Zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem. Ich habe nicht gesagt, es sei überall so. Ja nie powiedziałem, że tak jest wszędzie. Es gibt Verschiedenheiten. W różnych miejscach różnie bywa.
Aber wir haben diesen Tag gesprochen über den Unterschied zwischen Geist und Seele. Myśmy w ciągu tych ostatnich dni mówili na temat różnicy między duchem i duszą. Und alles, was Gott im Geiste tut, i to wszystko, co Bóg w duchu czyni, oder tun will, albo co chce czynić, versucht der Teufel nachzuahmen im seelischen Leben. Próbuje diabeł to wszystko naśladować w sferze duszy ludzkiej. Und es werden wahrscheinlich viele Menschen diese Tonbänder abhören. Być może wiele ludzi będzie tych taśm słuchać. Vielleicht auch aus Pfingstgemeinden. Być może i ci, którzy są w zborach zielonoświątkowych. Dann sage ich klar und deutlich heute hier. Ja chcę tutaj dzisiaj wieczorem jasno i wyraźnie powiedzieć. Dass sehr viel, was in Pfingstgemeinden geschieht, ist seelisch und nicht geistlich. Że wiele tego, co się dzieje w zborach zielonoświątkowych, ma swoje źródło w duszy ludzkiej, a nie w duchu. Und wahrscheinlich werden viele hier damit einverstanden sein. I być może wielu z nich się ze mną zgodzi, aber, co powiedziałem. Aber warum sage ich das? A dlaczego ja to mówię? Um das in der Versammlung der freien Brüder genau dasselbe geschieht. Z tego powodu, żeby było jasno i wyraźnie powiedziane, że w zborach braci wolnych to samo się dzieje. Na pass auf dich das sage. Zwróćcie uwagę na to, co mówię. Gott sei Dank gibt es Versammlung der freien Brüder. Dzięki Bogu, że są zgromadzenia wolnych braci. Wo liebe Gotteskinder sind. Gdzie są miłe dzieci Boże. Ja? Die von Gott gebraucht werden. Te, które są używane przez Boga. Aber in den Versammlungen gibt es Heuchler, es gibt Schriftgelehrte, es gibt Pharisäer. Ale w zgromadzeniach wolnych braci są obłudnicy, uczeni w piśmie i faryzeusze. Und wenn ich nie mehr eine Einladung bekomme, nach Polen zurückzukommen, i nawet gdybym miał nie otrzymać nowego zaproszenia, aby przyjść znowu do Polski, gdy heute sein jeder das hört, to chcę to powiedzieć, żeby to dzisiaj każdy usłyszał. Nie da się hier sein. Wy, którzy tutaj jesteście. Und die, welche die Bänder hören. I ci wszyscy, którzy będą tych taśm słuchać. Ich habe persönlich darunter gelitten. Ja z tego powodu osobiście ucierpiałem. Ich habe hunderte Bibellesungen mitgemacht. Setki, tysiące godzin biblijnych odbyłem. Nur ich nicht mal das Wort Heuchler gebrauchen. I nie używałem tego słowa, obłudnicy. Aber wenn man in Pfingstgemeinde viel die freie Lehre macht und das manchmal seelisch ist, i kiedy w zborach zielonoświątkowych jest wiele wrzasku i załatwień, kiedy to niekiedy jest tylko rezultatem działania duszy ludzkiej, so in die Versammlung hat er sehr viel Verstand, Kopf, manchmal ohne den Geist. Tak samo w zborach braci wolnych jest wiele rezultatów pracy mózgu ludzkiego, a nie ma działania ducha. Na tyle odbyłem godzin biblijnych. So viel gehört. Tyle słyszałem. Das ist für den Kopf haben. Że to było tylko w głowie. Und nicht aus dem Geiste Gottes. A to nie pochodziło z Ducha Bożego. In den Versammlungen sind sehr viele Schriftgelehrten ohne den Geist Gottes. W zgromadzeniach braci wolnych jest wielu uczonych w piśmie, którzy nie mają Ducha Bożego. Darf ich nie mehr in Polen zurückkommen? Nie, co? Nie przyjadę już pewno do Polski znowu. Manche Leute werden sich darüber aufregen. Być może niektórzy z tego powodu się zdenerwują trochę. Welche Leute? Jacy ludzie? Die Schriftgelehrten Pharisäer. Uczeni w piśmie i faryzeusze. Und diejenigen, welche aufrichtig für Gott stehen. Ale ci, którzy rzeczywiście stają przed obliczem Bożym. Werden tun, was ich in diesem Augenblick tue. Będą to robić, co ja w tym momencie robię. Die werden Leid tragen, dass es so ist. Będą cierpieć, że to tak jest. Ja. Vielleicht dürfen wir eben ein paar Verse nehmen aus dem zweiten Korintherbrief. Pragnąłbym, żebyśmy otworzyli list do Koryntian, drugi list, i żebyśmy kilka miejsc odczytali. 2 Korinty, kapitel 3. Drugi rozdział do Koryntian, drugi list do Koryntian, rozdział 3. 2 Korinty 3. Und, ja, trat. Von Vers 2. Drugi do Koryntian, trzeci rozdział, od drugiego wiersza. Ihr seid unser Brief. Wy jesteście listem naszym. Eingeschrieben in unsere Herzen. Napisanym w sercach naszych. Gekannt und gelesen von allen Menschen. Znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Wiadomo przecież, żeście listem Chrystusowym. Wunderbare Ausdruck, ein Brief Christi. A więc cudowne określenie, list Chrystusowy. Angefertigt durch uns in Dienst geschrieben. Sporządzonym przez nasze usługiwanie. Geschrieben nicht mit Tinte. Napisanym nie atramentem. Sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes. Ale duchem Boga żywego. Nicht auf steinernen Tafeln. Nie na tablicach kamiennych. Sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Ale na tablicach serc ludzkich. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christum. Zu Gott. Taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, etwas zu denken.
Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie. Als aus uns selbst. I tylko z siebie. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Lecz zdolność nasza jest z Boga. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nicht des Buchstabens. Nie litery. Sondern des Geistes. Lecz ducha. Denn der Buchstabe tötet. Bo litera zabija. Der Geist aber macht lebendig. Duch zaś ożywia. Hier ist rede von Buchstabe und Geist. Tu jest mowa o literze i o duchu. Und was ich heute sage, to co teraz mówię, co dzisiaj mówię, würde ich am Sonntagmorgen hier nicht in der Gemeinde sagen. To nie będę tego powtarzał w niedzielę rano, kiedy zbór się zejdzie. Aber ich sage so, ale to mówię w tym celu, damit hier auch Prediger sind. Z tego powodu, że tutaj są przede wszystkim kaznodzieje zgromadzeni. Würde ich danke Gott. Bracia, ja dziękuję Bogu. Für alles geistliche Leben, was ich in der Pfingstgemeinde oder in Versammlung oder Freie Evangelische oder Baptist, was auch ist. Dziękuję Bogu za wszelkie duchowe życie, które jest czy w zborach zielonoświątkowych, czy w wolnych ewangelicznych, czy w baptystycznych zborach, czy jak one się tam nie nazywają. Danke Gott für alles, was aus dem Herrn ist. Dziękuję Bogu za wszystko, co jest z Pana. Aber es wird sehr viel. Ale jest bardzo dużo. In all diesen Kreisen. W tych wszystkich kręgach, które den toten Buchstaben verkündigt. I wielu takich, którzy martwą literę zwiastują. Now, habt ihr gesagt. Zwróćcie uwagę, jak to powiedziałem. Manchmal, viel. Czasem bardzo dużo. Gott sei Dank nicht immer. Dzięki Bogu, że nie zawsze. Und wir wollen überall mithelfen, wo es Menschen sind, welche in lebendiger Verbindung mit Gott stehen. I pragnę wszędzie tam pomagać, gdzie są żywi ludzie, którzy znajdują się w żywym stosunku do Boga. Es gibt aber viele Brüder-Prediger. Ale jest wielu braci kaznodziejów. Sie denken, dass ihre Aufgabe ist, die Buchstabe der Wahrheit den Menschen zu verkündigen. Którzy sądzą, że ich zadaniem jest głoszenie litery prawdy. Und natürlich muss man. Lesen, was in der Bibel steht. Oczywiście, rzecz jasna, trzeba czytać to, co jest napisane w Biblii. Aber wenn hier steht, dass der Buchstabe tötet, ale jeśli tu jest napisane, że litera zabija, ist das der Buchstabe der Adventisten? Czy to jest litera, którą głoszą Adwentyści? Ist das der Buchstabe der Jehovaszeugen? Czy to jest litera, którą głoszą tak zwani Świadkowie Jehowy? Ist das der Buchstabe der Mormonen? Czy to jest litera, którą głoszą Mormoni? Vielleicht auch. Może też. Nein, das ist der Buchstabe, wie manchmal verkündigt wird in den Versammlungen der Freien Brüder. Nie, to jest też i ta litera, która czasem jest głoszona w zgromadzeniach braci wolnych. U Pfingstgemeinde Baptisten. I u Zielonych Świątkowców i u Baptystów. Das sehe ich ohne weiteres. To widać wszędzie. Ich bin in hunderten Versammlungen gewesen. Byłem w setkach zgromadzeń. Wo das Wort Gottes verkündigt, wegen die Bibel verkündigt wurde. Gdzie Słowo Boże, gdzie Biblia jest głoszona. Und es hat mich getötet geistlich. I to mnie duchowo zabiło, nie? Die Brüder wollten nur, dass die anderen die Wahrheit hören sollten. Bracia chcą bardzo często tylko tego, żeby inni prawdę słyszeli. Was steht in diesem Kapitel? A co to jest napisane w tym rozdziale? Wir sind Diener. Że jesteśmy sługami. Und das Wort in Urtext ist Diakonen. A w oryginale to słowo słudzy to jest odpowiednik diakoni. Diakonen des Geistes. A więc jesteśmy diakonami ducha. Unsere Aufgabe. I naszym zadaniem jest, ist ganz bestimmt, na tym przede wszystkim polega, das Wort Gottes zu verkündigen, abyśmy Słowo Boże zwiastowali, und nur das Wort Gottes. I tylko Słowo Boże. Aber, ale, die Wahrheit der Bibel, prawda Biblii, wenn die nicht verkündigt wird in der Kraft des Geistes, jeśli nie jest głoszona w mocy ducha, die Wahrheit der Bibel, prawda Biblii, hat eine tödliche Auswirkung. Ma śmiertelne działanie. Es kommt nur eins in Gedanken. Ich war vor vielen Jahren war ich in einer Gegend in England. Wspominam sobie, że przed wielu laty byłem w Anglii, gdzieś tam, w jakiejś części Anglii. Und habe da viele Gemeinden besucht. I odwiedzałem wiele zborów. Es war bei Newcastle on Tyne, das ist weiter nicht wichtig. To było gdzieś w okolicach Newcastle i innego miasta. Es war, in diesem Fall waren es Versammlungen der Freien Brüder. W tym przypadku odwiedzałem zbory braci wolnych. Auch das ist nicht wichtig. To też nie jest ważne. Aber die eine Versammlung nach dem anderen war geistlich tot. Ale każde zgromadzenie, które odwiedzałem, to były zgromadzenia duchowo martwe. Es war eine schwere Luft da. To było ciężkie powietrze. Man konnte now kaum den Menschen etwas geben. Nie można było tym ludziom nic dać. Ja, aber sie haben, die Leute haben gestritten für die Wahrheit. Ale ludzie się tam kłócili o prawdę. Das ist auch recht. Też niby prawda. Aber Jesus kam. Ale Pan Jezus przyszedł. Dass wir das Leben haben sollten. Abyśmy życie mieli. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben
und Leben. Przyszedłem, aby dać życie i to życie obfite. Und unsere Aufgabe ist, nasze zadanie na tym polega. Das Wort Gottes zu verkünden. Zwiastować Słowo Boże. Und nur das Wort Gottes. I tylko Słowo Boże. Und nur was in der Bibel steht. I tylko tak jak w Biblii jest przedstawione. Aber wenn wir selbst nicht persönlich in lebendiger Verbindung mit Gott stehen. Ale jeśli my sami nie jesteśmy w żywym stosunku do Boga naszego. Kann es tödlich sein. To co robimy może mieć działanie śmiertelnie szkodliwe. Sag das in zwei Prediger. Powiedzmy, jest dwóch kaznodziei. Also ich habe keinen Menschen Gedanken. Ja nie mam w tej chwili żadnego człowieka na myśli. Aber das Bruder A. Powiedzmy, jakiś brat A. Das Bruder B. I jakiś brat B. Beide halten sich eine Ansprache. I obaj przemawiają. Und sie gebrauchen, das ist in der praktisch nicht ganz möglich, aber es ist ein Beispiel, sie geben denselben Vortrag. I powiedzmy, to jest praktycznie może niemożliwe, ale jeden i drugi mówi, wygłasza jakieś jednakowe przemówienie czy wykład. Sie gebrauchen genau dieselbe Worte. I używają dokładnie tych samych słów. Alles, was sie sagen, ist 100% biblisch. I to, co oni wszystko mówią, jest 100% biblijne. Die Folge ist, a jaki jest skutek? Bei Bruder A. Jeśli chodzi o brata A. Entsteht Leben. Powstaje życie po jego usłudze. Menschen kommt zur Wiedergeburt. Ludzie się zaczynają odradzać. Menschen erleben die Kraft Gottes. Ludzie zaczynają przeżywać moc Bożą. Bruder B. A jeśli chodzi o brata B. Sagt genau dasselbe. Mówi to samo, co tamte. Und es hängt eine große stinkende Wolke der Finsternis über die Gemeinde. Taka śmierdząca chmura wisi nad zborem. Bruder, ich schaue heute an. Bracia, ja się patrzę dzisiaj na was. Und ich meine, es ist ein großer Ernst. Ja to chcę powiedzieć z wielką powagą. Es gibt tausende, aber tausende Schriftgelehrte in unserer Zeit. Że jest tysiące uczonych w piśmie, żyjących w naszych czasach. Und ich hoffe nicht. Ja nie mam nadziei. Aber vielleicht heute Nachmittag hier in dieser Versammlung. Ale może i dzisiaj po południu i w tym zgromadzeniu są tacy. Wir können viel Geschrei machen. Możemy wiele hałasu robić. Wie manchmal die Pfingstgemeinde. Tak czasem jak zielonoświątkowcy. Das kann ohne Kraft sein. I to może być bez mocy ducha. Das kann seelisch sein. To może z duszy wychodzić. Aus dem Menschen raus. Z człowieka. Aber. Das betone ich sehr stark. I to bardzo mocno chcę podkreślić. Darum auch, dass ich selbst so viel drunter gelitten habe. Dlatego i tylko z tego powodu, że tak bardzo ucierpiałem. Und das ist nicht das Wichtigste. Ale to nie jest najważniejsze. Aber ich bin in so vielen Versammlungen gewesen. Ale byłem w wielu, w tak licznych zgromadzeniach. War fast kein geistiges Leben war. W których nie było prawie żadnego duchowego życia. Genau in den Zeiten Jesu. Tak samo jak w czasach Pana Jezusa Chrystusa. Es wurde gepredigt. Było ogłoszone słowo. Und sagen wir die Wahrheit der Heiligen Schrift. I oni mówili prawdę Pisma Świętego. Aber die Menschen, welche gepredigt haben. Ale ludzie, którzy to głosili. Hatten Kopf voll Wissenschaft. Mieli głowę pełną wiedzy. Und lebten nicht tief in der Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. I mieli głębokie społeczności z samym Panem. Unsere Aufgabe ist. Nasze zadanie polega na tym. Diakonen des Geistes. Abyśmy byli diakonami ducha. Wir haben diesen Tag etwas ganz wenig eingesagt über den Unterschied zwischen Seele und Geist. W tych ostatnich dniach żeśmy nie powtarzali tego tematu, różnica między duchem i duszą. Und wir haben dies gesagt. Myśmy już tyle na ten temat powiedzieli. Der Willen Gottes ist, że to jest wolą Bożą, dass unser menschlicher Geist, żeby nasz ludzki duch, der muss soll voll sein vom Geiste Gottes. Który powinien być napełniony w pełności Duchem Bożym. Das ist auch der Geist der Sanftmut. To jest również duch łagodności. Der Liebe. To jest duch miłości. Reinheit. To jest duch czystości. Geduld und so weiter. Duch cierpliwości i tak dalej. Bei dem ersten Menschen, jeśli chodzi o pierwszych ludzi, hatte Satan die Seele angegriffen. To Satan skierował atak przeciwko ich duszy. Und der Satan versucht in der Seele alles nachzuahmen, was Gott im Geiste tun kann. I to, co Bóg czyni w duchu ludzkim, to wszystko diabeł próbuje naśladować w duszy ludzkiej. Und das ist die große Gefahr. I na tym polega to wielkie niebezpieczeństwo. Das ist die Gefahr bei Pfingstgemeinden. To jest niebezpieczeństwo, któremu ulegają zbory zielonoświątkowe. Und ich wiederhole sehr stark. Ja to podkreślam bardzo mocno. Ich bin in Pfingstgemeinde gewesen. Ja też byłem w zborach zielonoświątkowych. Wo liebe Gotteskinder sind. I tam znalazłem miłe dzieci Boże. Und wo auch eine Wirkung des Geistes Gottes war. I widziałem też działanie Ducha Bożego. Ich bin aber auch in Pfingstgemeinde gewesen. Ale byłem też i w zborach zielonoświątkowych. Was nur Lärm und Geschrei war. Gdzie był tylko krzyk i hałas. Und der Geist war tot. A duch był martwy. Und dasselbe gilt
I to samo odnosi się do zboru Bożego. Mit diesem Unterschied, z tą różnicą, dass da weniger Lärm gemacht wird, że tam mniej się krzyczy. Und dass man denkt, wenn ich nur die Menschen die reine Wahrheit verkündige. I gdzie się sądzi, że jeśli ja tylko ludziom będę zwiastować czystą prawdę słowa Bożego. Der Teufel hat keine Angst für unsere Lehre. Chcę powiedzieć, że diabeł nie boi się naszej nauki. Der Teufel hat nur Angst. Diabeł boi się tylko, wo das Leben sich mehrt, gdzie rozszerza się życie. Wer an mich glaubt, sagte Herr Jesus, kto wierzy we mnie, powiedział Pan Jezus Chrystus. Aus seinem inneren Leben werden fließen Ströme des lebendigen Wassers. Z wnętrza jego popłyną strumienie wody żywej. Und unsere Aufgabe ist, i to jest nasze zadanie, so in Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, abyśmy byli w takiej społeczności z Panem. Das bedeutet auch, a to też oznacza, wiele modlitwy. Eine tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn. Mieć głęboką społeczność z Panem. Viel in seinem Heiligtum verweilen. A więc wiele czasu spędzać w Jego świętym przybytku. Nahe zum Herrn leben. Aby być blisko Pana, żyć blisko Niego. Und dann kann der Herr uns gebrauchen. A wtedy Pan może nas używać. Dass ein Funk überspringt. Żeby z nas iskra mogła przeskakiwać na innych ludzi. Wie können mit jemand reden? Jak mogę z kimś rozmawiać? Mit einem Bruder? Z jakimś bratem. Predigen. Z kaznodzieją. You can read the Wiedekunft Christi. Możemy rozmawiać na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Ein anderes Thema, macht nicht aus. Czy jakiś inny temat możemy mieć. Und man kann in Geiste Gemeinschaft haben. I można mieć duchową społeczność. Man kann manchmal sagen, ja, ich bin nicht ganz mit dir einverstanden. Można powiedzieć czasem, no nie zgadzam się z tobą zupełnie. Man verspürt aber den Geist Gottes. Ale czuje się łączącego nas Ducha Bożego. Und man kann mit jemand reden. I można z kimś mówić. Und über die Bibel. I to może być rozmowa na temat Biblii. Über die Buchstaben. Na temat litery. Und irgendwo. I czuje się coś takiego. Gibt's keinen Anschluss. Że nie ma łączności. Jeden Mensch, könnte man sagen, trägt eine Atmosphäre mit sich. Można powiedzieć, że każdy człowiek wnosi z sobą pewną atmosferę. Auch geistlich. Również i w duchowym sensie. Und auch Brüder, bracia, to chcę powiedzieć. Ich kann nicht stark genug betonen. Ja tego może nie potrafię zbyt mocno podkreślić. Ich muss viel predigen. Ja muszę wiele głosić Słowa Bożego. Darf viel predigen. I myśmy powinni głosić wiele Słowa Bożego i powinniśmy. Aber ich muss sehr nah zum Herrn leben. Ale każdy z nas, ja, powinniśmy żyć blisko Pana. Vor einigen Tagen habe ich dies gesagt. Kilka dni temu tak powiedziałem. Es gibt Prediger, są kaznodzieje, sie kommen aus der Bibliothek heraus, którzy głosząc Słowo Boże przygotowują się w bibliotece. Sie haben Bücher gelesen. Czytają książki. Es gibt Prediger, są kaznodzieje, sie kommen aus Studierzimmer heraus, którzy wychodzą ze spokoju, w którym Biblię studiują. Sie haben ganz ernst das Wort Gottes studiert. Którzy bardzo serio traktują Słowo Boże i studiują je. Es gibt Prediger. I są kaznodzieje. Sie kommen aus Gottes Heiligtum. Którzy wychodzą z Bożej świątyni. Wenn ich nun sage, dass ich selbst viel gelitten habe, kiedy powiedziałem, że ja sam wiele ucierpiałem, dann ist das nicht das Schlimmste. To nie jest najgorsze. Das Schlimmste ist, dass tausende Leute darunter litten. Najgorsze jest to, że tysiące ludzi cierpi. Zum Beispiel, na przykład, ich bin aufgewachsen, wyrosłem, habe viele Bibelstunden mitgemacht, wiele godzin biblijnych odbyłem, und dann wurde ein Stück aus der Bibel genommen. I powiedzmy, zauważyłem, że brana jest jakaś część Biblii. Das wurde wunderbar eingeteilt in sieben Stücke. Wszystko jest pięknie podzielone, na przykład na siedem części. Das sind sieben Paschas. Powiedzmy, siedem różnych fragmentów, siedem pasusów. Oder in Offenbaren sieben Throne oder sieben Gerichte. Powiedzmy, jeśli to jest temat z objawienia, to będzie o siedmiu tronach, o siedmiu sądach. Wunderbar interessant. Cudowne i ciekawe. Wunderbar schön eingeteilt. I pięknie to wszystko podzielone. Aber tot! Ale ma. Völlig tot. Zupełnie ma. Das ist wahr. Man kann eine wunderbare Bibelstunde geben. Można cudowne godziny biblijne prowadzić. Es kann völlig tot sein. I to może być zupełnie, zupełna śmierć. Und ich reise in manchen Länder. Odwiedzam wiele krajów. Und ich bin sehr oft. I bardzo często bywam. Und ich sage, mit Pein in meinem Herzen. I cierpię w sercu. So oft in Gemeinden gewesen. Byłem tak często w zborach. Wo man viel Bibelkenntnis hatte. Gdzie ma się wiele niby poznania biblijnego. Und die ganze Luft war schwer. A powietrze w tych zborach jest przytłaczająco ciężkie. Tot. Martw. Wie kann das? Jak to jest możliwe? Es hat nicht gefehlt an Bibelkenntnis.
Bo to nie zależy tylko od poznania biblijnego. Es hat gefehlt an dieser lebendige Verbindung mit dem Herrn selbst. To zależy od istnienia żywej społeczności z samym Panem. Die welche auch in Warschau gewesen sein sind, wissen, ich gebrauche öfters die Karten der Stiftshütte. Ci, którzy w Warszawie byli świadkami mojej usługi, widzieli, że bardzo często używam ilustracje przedstawiające świątynię. Ich hatte diesmal auch mitnehmen wollen. Chciałem i tym razem te ilustracje wziąć ze sobą. Aber irrtümlich habe ich sie in Österreich liegen gelassen. Ale zapomniałem je wziąć z Austrii, gdzie ostatnio byłem. No ja, es gibt mehr in der Bibel. Ale w Biblii jest dużo więcej rzeczy. Aber man kann, das ist ein wunderbares Thema, die Stiftshütte. Jeśli chodzi o przybytek Boży, to jest też wspaniały temat biblijny. Mein eigener Vater hat mal 6 Wochen Abend für Abend über die Stiftshütte gepredigt. Mój własny ojciec kiedyś przez 6 tygodni wieczór wygłaszał kazania tylko na temat świątyni. Stiftshütte, a więc przybytek, świątynia, Priesterdienst, służba kapłańska, die Opfer, das zusammengehört, kult ofiarniczy, to należy do tego. Das ist ein wunderbares Thema. To są wszystko wspaniałe tematy. Und wie kann man das machen? Jak można to robić? Man kann sagen, schau mal, das ist ein Bild von Jesus. Można powiedzieć, patrzcie się, to jest wszystko obraz ukazujący Jezusa. Das Opfer ist ein Bild von Jesus. Ofiara ukazuje Jezusa. Der hohe Priester ist ein Bild von Jesus. Arcykapłan jest typem ukazującym Jezusa. Das ist wahr. To jest prawda. Und man kann den Herrn Jesus gebrauchen. I można użyć osoby Pana Jezusa, um die Stiftshütte auszulegen. Aby wyłożyć znaczenie świątyni. Verstehen ich meine? Rozumiecie, co mam na myśli? Ja. No, mach so, einige so. Ich meine so. Ja to mam na myśli. Zwei Brüder predigen über die Stiftshütte. Jacyś dwaj bracia wygłaszają kazanie na temat przybytku, świątyni. Praktisch wird das nicht geschehen. Praktycznie, powiedzmy, to się nie odbywa, tylko przykład. Aber wir sagen, sie sagen das selber. I powiedzmy, oni mówią identycznie to samo. Der eine predigt an Montag. Powiedzmy, jeden wygłasza kazanie w poniedziałek. Der zweite an Dienstag. A drugi wygłasza we wtorek. Und wir gehen zur ersten Versammlung. Idziemy na to pierwsze zgromadzenie. Es wird wunderbar gepredigt über die Stiftshütte. I słyszymy piękne kazanie na temat przybytku, na temat świątyni. Es ist ja so viel Neues drin. I patrzymy, to jest piękne kazanie. Tyle nowych rzeczy się dowiadujemy. Das habe ich nie gewusst. O tym nigdy nie wiedziałem. Welch ein Thema. Jaki wspaniały temat. Und wir gehen nach Hause. Idziemy do domu. Und wir sagen, ich habe nie gewusst, dass das Thema der Stiftshütte so wunderbar war. I powiadamy, no nigdy mi do głowy by nie przyszło, że ten temat o przybytku, o świątyni, że to jest taki wspaniały temat. Es kann doch ein anderes Thema sein, aber to może być każdy inny temat, rzecz jasna. Aber welch ein herrliches Thema. Ale powiadamy po tym wszystkim, o, to było coś wielkiego, naprawdę, coś wspaniałego. Heute Abend. Dzisiaj wieczorem. Ich die Stiftshütte. Ten przybytek, świątynia. So groß für mich geworden. Ten temat przedstawiony, to stało się dla mnie takie wielkie, takie wspaniałe. Am Dienstagabend. Powiedzmy, jest wtorek wieczór. Idziemy na drugie zgromadzenie. Wir kommen nach Hause. I wracamy do domu. Und was sagen wir? I co mówimy? Es ist über die Stiftshütte gepredigt. I kazanie jest też na temat przybytku albo na temat świątyni. Und was sagen wir? I co mówimy? Heute Abend ist der Herr Jesus größer für mich geworden. O, dzisiaj wieczorem Pan Jezus Chrystus stał się dla mnie większy. Ich habe nie gewusst, dass er so groß sei. Nigdy nie wiedziałem, że on jest taki wielki. Da eine Stiftshütte. Tam na przykładzie tego przybytku. Habe ich so viel von ihm gesehen. Tak wiele z Niego samego zobaczyłem, czy zobaczyłam. Jezus ist so groß. Pan Jezus Chrystus stał się dla mnie taki wielki. Versteht ihr den Unterschied? Rozumiecie teraz tę różnicę. Und Bruder Prediger. Bracia kaznodzieje. Ich will das heute aber nicht sagen. Nie chcę tego dzisiaj wieczorem mówić. Wenn ich nicht so sehr oft das erste selbst erlebt habe. Ponieważ ja tego pierwszego tak często nie przeżywałem. Dass ich die Bibel so interessant gefunden habe. Żebym znalazł, że Biblia jest taka interesująca. Dass ich so viel aus der Bibel gelernt habe. Żebym się miał aż tylu rzeczy z Biblii nauczyć. Dass ich so viel gesagt habe. A, was ist die Bibel doch wunderbar. I żebym powiedział, o jakżeż ta Biblia jest wspaniała, cudowna. Es kam aber nicht mehr Anbetung in meinem Herz für unseren wunderbaren König. Ale po takim poznaniu Biblii nie było we mnie większego poznania Pana Jezusa i nie było większej chwały dla Pana Jezusa. Und ich habe auch ganz einfache Brüder gehört. A słyszałem całkiem prostych braci. Welche nicht so eine tiefe Bibelkenntnis haben. Którzy, jak to się powiada, nie mają takich głębokich znajomości Biblii. Aber die Folge war. Ale jakie skutki były. Mehr Anbetung für unseren wunderbaren. Było więcej uwielbienia dla naszego cudownego Zbawiciela. Das ist der Unterschied. I to jest ta różnica. Zwischen Seele.
und Geist. Między duszą i duchem. Und Geschwister, bracia i siostry, das ist ein Sache von Leben und Tod. I to jest właśnie temat. Albo śmierć, albo życie. Wenn wir nur eine Evangelisation halten, jeśli bierzemy udział w ewangelizacji, dann ist es unser Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen. To naszym celem działania ewangelizacyjnego jest przyprowadzanie ludzi do Pana. Das ist selbstverständlich. To jest oczywiste. Ja. Und man predigt den Unbekehrten, Ungläubigen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollen. I głosi się niewierzącym, że powinni się nawrócić do Pana. Natürlich. Oczywiście. Damit bin ich völlig einverstanden. Zgadzam się z tym, 100%. Aber wenn wir zu Gläubigen predigen, ale kiedy głosimy Słowo Boże do wierzących, in den sieben Briefen, in Offenbarung 2 und 3, weźmy dla przykładu 7 listów z objawienia świętego Jana w 2 i 3 rozdziale. Steht auch einige Male. To tam też coś pisze. Tut Buße, bekehrt euch. Pokutujcie, nawróćcie się. Das ist zu Gläubigen geschrieben. To jest do wierzących powiedziane. Und wenn wir das Evangelium an Ungläubigen verkündigen, kiedy głosimy Słowo Boże dla niewierzących, und wir sagen, tut Buße, bekehrt euch, i powiadamy, nawróćcie się, pokutujcie, das müssen wir predigen, to my kaznodzieje auch bereit sein, musimy być gotowi zu hören, aby słuchać. Du predige, du sollst dich bekehren. Ty kaznodziejo, ty też się musisz nawrócić. Vielleicht wenn ich die polnische Sprache kannte, gdybym znał polski język, und ich könnte mit manchen persönlich reden, i bym mógł z wami osobiście rozmawiać, könnte ich jeden Gedanken haben, to może mógłbym coś takiego zrozumieć. Leider kenne ich die polnische Sprache nicht. Niestety nie znam polskiego. Wer weiß, kommt es noch? Może jeszcze się nauczę. Aber ich halte es für möglich. Ale uważam, że to możliwe. Pass auf, was ich sage. Zwróćcie uwagę, co chcę powiedzieć. Ich sage nicht, dass es so ist. Ja nie mówię, że tak jest. Aber ich halte es für möglich. Ale uważam, że to jest możliwe. Dass hier unter uns Schriftgelehrten sind. Że tutaj pośród nas są uczeni w piśmie. Die Bibel verkündigen. Którzy zwiastują Biblię. Aber ohne, dass der Herr Jesus wirklich durch die Kraft des Geistes groß wird. Ale przez ich zwiastowanie Pan Jezus Chrystus nie staje się większy w sercach ludzi. Es ist nicht die Gewohnheit, dass man so redet. To nie jest oczywiste, że w ten sposób, jak teraz przemawia się do ludzi. Es könnte ganz gut sein, dass jemand darüber böse wird. I byłoby może dobrze, żeby ktoś się zdenerwował po tym, po czym co teraz mówię. Hier? Tutaj. Oder wer das Tonband abhört. Albo kiedy, jeśli będzie ktoś słuchał taśmy. Aber es gibt nur eine Art Mensch, wer sich darüber aufregen. Ale jest tylko jeden rodzaj ludzi, których to będzie denerwować. Und das sind dieselben Menschen, wer sich aufgeregt haben, als Jesus die Wahrheit gesprochen hat. I to był ten sam, to będą ci sami ludzie, którzy się denerwowali wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił prawdę. Das sind die Schriftgelehrten. To są uczeni w piśmie. Ja? Die werden sich darüber aufregen. Sie będą się denerwować. Aber ein jeder, der aufrichtig den Herrn sucht. Ale każdy, kto szczerze szuka Pana. Und er sagt, Herr Jesus, gibt es sich nicht nur den Buchstaben verkündigen. Kto powiada, Panie, daj, żebym nie uczył ludzi tylko liter. Sondern mache mich zum Kanal deines Geistes. Ale kto będzie mówił, Panie, uczyń mnie takim przepływem, takim kanałem Twego Ducha. Die werden zum Herrn sagen. Ci będą mówić do Pana. Herr Jesus. Panie Jezu. Ich verspüre das selber in meinem Herzen. Ja sam to czuję w moim sercu. Aber ich möchte mehr ein Kanal deines Geistes sein. Ale ja chcę być bardziej używanym przez Ciebie, tak jakby kanałem Twego Ducha. Nicht ohne das Wort. Nie tym człowiekiem, który słowa Twego nie głosi. Immer ist das Wort in unserer Hand. Zawsze słowo nam jest dawane. Immer sollen wir das Wort verkündigen. I zawsze powinniśmy głosić słowo. Aber der Buchstabe tötet. Pamiętajmy, że litera zabija. Und der Buchstabe der Wahrheit tötet. I litera prawdy też zabija. Wenn es nicht lebendig gemacht wird durch den Heiligen Geist. Jeśli nie jest ożywiona przez Ducha Świętego. Ich habe durch die Jahre hindurch. Przez całe lata. Also viel Bibelstudien mitgemacht. Brałem udział w wielu studiach biblijnych. Es waren gute dabei. I niektóre z nich były dobre. Es war dabei, dafür ich jetzt noch froh bin. Były takie, z których do dzisiaj się cieszę. Aber wenn ich heute diese Sachen sage, ale kiedy dzisiaj mówię wam to wszystko, ist es eigentlich auch ein persönliches Zeugnis. To mówię wam również i jako wyraz osobistego świadectwa. Ich denke zurück. Wracam myślą do minionych lat. Ich denke zurück an eine Zeit, dass ich aufrichtig dem Herrn dienen wollte. Wracam do okresu i przypominam sobie, jak przed laty chciałem Panu szczerze służyć. Ich glaube, dass ich dich sagen kann. I sądzę, że wolno mi będzie tak się wyrazić. Dass ich im Dienst des Herrn nicht ein Heuchler war.
że nie byłem w służbie Bożej obłudnikiem. Vielleicht habe ich mal geheuchelt. Może czasem byłem trochę obłudny. Aber ich wollte aufrichtig dem Herrn dienen. Ale chciałem szczerze służyć Panu. Und ich habe gedacht, i myślałem sobie, ich will den Menschen das Wort Gottes verkündigen. Chcę zwiastować ludziom Słowo Boże. Ich glaube, ich habe es diesen Tagen schon mal gesagt. Sądzę, że już w ciągu tych dni, kiedy tutaj jesteśmy, mówiłem już o tym. Vor vielen Jahren kaufte ich mir eine große Bibel, englische Bibel. Że przez wiele lat kupiłem sobie taką dużą Biblię angielską, duży format. Da war ein großer Streifen. Taką Biblię, która miała szczególnie szeroki margines. Und da konnte man Notizen machen. I na marginesie robiłem sobie notatki. Und ich wollte so gerne. I tak bardzo chciałem. Die ganze Bibel voll Notizen haben. Zrobić sobie Biblię pełną notatek. Ich wollte gerne die Menschen so viel wie möglich aus der Bibel erzählen. I chciałem ludziom tak dużo, jak to jest możliwe, opowiedzieć ludziom z Biblii. Das will ich noch. I tego w dalszym ciągu pragnę. Und doch glaube ich, dass ein Unterschied gibt. Ale sądzę, że jakaś różnica jednak zaszła. Damals habe ich gedacht, wtedy tak sobie myślałem. Wenn ich die Menschen nur erzähle, was in der Bibel steht. Jeśli ludziom tylko powiem to, co jest napisane w Biblii. Habe ich dies bemerkt. To zwróciłem na to uwagę. Man erzählt es, was aus der Bibel. Że coś się z Biblii opowiada. Man erzählt mehr. I więcej się opowiada. Es ist mal vorgekommen, dass die Leute begeistert waren. I nawet się zdarzało, że ludzie byli z tego zadowoleni. O, junge Bruder, schön gepredigt heute. O, ty młody bracie, tyś dzisiaj pięknie słowo głosił. Aber eines. Ale jedno chcę powiedzieć. Ihr Leben hat sich nicht geändert. Ich życie się nie zmieniało. Wer ist schuld? Kto był winien? Man kann sagen, ja, der andere ist schuld. No, ci inni byli winni. Ich glaube, die Schuld war auch hier. Ja myślę, że wina była we mnie. Ja. Ich habe den Buchstaben verkündigt. Ponieważ ja litery zwiastowałem. Und wie habe ich selbst das angehört? Jak ja sam słuchałem słowa? Es kommt ein Beispiel in Gedanken. Taki przykład mi przychodzi na myśl. Vor vielen Jahren, als ich noch ganz junger Bruder war, przed wielu laty, gdy byłem jeszcze młodym bratem służącym słowem, habe ich eine ganze Reihe Bibelstunden mitgemacht. Zdarzyło się, że miałem taki cykl wieczorów biblijnych, czy studiów biblijnych. Über den Heiligen Geist. Poświęconych tematowi o Duchu Świętym. Und es war nicht in der Pfingstgemeinde. I to były studia biblijne, które odbywały się nie w zborach zielonoświątkowych. Das war in der Versammlung der Gläubigen. To było w zborach ewangelicznie wierzących braci. Und ich habe mir viele Notizen gemacht. Wiele sobie notatek sporządziłem. Ich hatte ganze Haufen Notizen über den Heiligen Geist. Miałem taką stertę notatek na temat Ducha Świętego. Einige Zeit später. Po jakimś czasie. No, ich kam auf eine Bibelschule in England. Byłem później w szkole biblijnej w Anglii. Und ein holländischer Freund von mir. Jak pewien mój holenderski przyjaciel. Und ein anderer Bruder da. Jeszcze jakiś inny brat. Hat ein Gespräch. Rozmawiali sobie. Über den Heiligen Geist. Na temat Ducha Świętego. Mein Freund. Mój przyjaciel. War etwas älter als ich. Trochę był ode mnie starszy. Er kannte die Bibel auch besser als ich. I również Biblię znał lepiej ode mnie. Er wusste auch sehr viel über den Heiligen Geist. I również miał dużo wiadomości o Duchu Świętym. Auf einmal hat der dritte Bruder gesagt. I pewnego razu ten trzeci brat, którym wspomniałem, coś takiego powiedział. Das ist alles wahr, was du sagst. Powiada do tego mojego przyjaciela. To wszystko, co ty mówisz, to jest prawda. Aber was erlebst du selbst persönlich davon? Ale coś ty z tego osobiście przeżył. An dem Augenblick. I w tym momencie. War es, als ob eine neue Welt sich für mich öffnete. I w tym momencie, kiedy byłem świadkiem tego, stało się coś takiego, jakby się zupełnie nowa rzeczywistość przede mną odkryła. Ich hatte Woche hindurch. Ja całymi tygodniami. Notizen gemacht über den Heiligen Geist. Robiłem notatki o Duchu Świętym. Aufrichtig. Szczerze i prawdziwie. Ich wollte dem Herrn dienen. I chciałem Bogu służyć. Ich war kein Heuchler. I nie byłem obłudnikiem. Ja? Ich habe diese Notizen gemacht. Ja te notatki sobie sporządzałem. Und nicht einmal hat der Prediger gesagt, erlebst du das? I ani razu kaznodzieja nie powiedział, czyś ty coś przeżył z tego. Nicht einmal. Ani razu. Ist mir die Gedanken hochgekommen. Nie pojawiła się we mnie taka myśl. Erlebst du das? Czyś ty to przeżył? Und da hörte das Gespräch an zwischen den zwei Brüdern. I kiedy byłem świadkiem rozmowy tych dwóch braci. Mein Freund wusste sehr viel vom Heiligen Geist. Mój przyjaciel na przykład miał mnóstwo wiadomości o Duchu Świętym. Ja, wenn man wiedergeboren ist, hat man den Geist Gottes empfangen. On powiadał tak, kto jest odrodzony, ten otrzymał Ducha Świętego. Ja, sagte der andere Bruder. A ten drugi tak powiadał. Das kann wahr sein. To jest możliwe. Aber was erlebst du davon? Ale coś ty z tego przeżył.
an dem Augenblick, in dem Momencie, war ich über eine Sache sehr, sehr, sehr froh. Z jednego powodu bardzo się ucieszyłem. Könnt ihr raten, über was ich froh war? Czy możecie mi poradzić? Możecie mi podpowiedzieć, z jakiego powodu się ucieszyłem? Ja? Możecie? Ich war darüber froh. Z tego powodu się ucieszyłem. Dass er meinem Freund und nicht mir die Frage gestellt hatte. Że on to pytanie zadał mojemu przyjacielowi. Das war das erste Mal in meinem, Leben. To było po raz pierwszy w moim życiu. Nach vielen Jahren der Versammlung der Gläubigen gewesen zu sein. Po wielu latach pracy i działania w zborach wolnych. Nach hunderte Versammlungen mitgemacht zu haben. Ja już tysiące zgromadzeń, nabożeństw odbyłem. Nach sehr viel gelernt zu haben. I wiele już uczyłem. Das war das erste Mal. To było po raz pierwszy. Dass die Frage zu mir kam. Że przeżyłem to, że do mnie dotarło pytanie. Die Frage wurde meinem Freund gestellt. Które zostało postawione mojemu przyjacielowi. Ale to było pytanie do mnie. Was erlebst du davon? Coś ty z tego przeżył. Und habe den großen Haufen Notizen über den Heiligen Geist. Ale miałem stertę notatek o Duchu Świętym. Gegeben von einem Bruder in der Versammlung. To były notatki i przeze mnie sporządzone i wysłuchane od braci z nabożeństw odbytych w zgromadzeniach wolnych. Und es kann ganz gut möglich sein, dass alles, was da stand, biblisch war. I bardzo możliwe, że nawet wszystko, co tam było wynotowane, było zupełnie biblijne. Das weiß ich jetzt nicht so genau mehr. Ja nie pamiętam dokładnie, co tam notowałem. Z viele Jahre her. Bo to już wiele lat upłynęło. Aber zum ersten Mal in meinem Leben. Ale po raz pierwszy w moim życiu. Durch die Frage des dritten Bruders. Przez pytanie postawione przez kogoś trzeciego. Hat mi die Frage gestellt. Skierowane do kogoś drugiego, do mnie zostało skierowane pytanie. Erlebst du das? Czyś ty to przeżył? Ist das nicht komisch? Czy to nie jest dziwne? Nicht merkwürdig? Czy to nie jest osobliwe? Warum sage ich das? Dlaczego o tym mówię? Dann, dass ich auf meinen Reisen. Dlatego, że w moich podróżach. So viele Menschen begegne. Spotykam tak wielu ludzi. Genau sind wie ich war. Którzy są tacy sami, jakim ja byłem. Sie können reden über die Bibel? Mogą mówić na temat Biblii. Vielleicht haben sie die rechte Lehre. I może nawet mają prawidłową naukę. Aber dies bemerke ich. Ale na jedno zwracam uwagę. Dass sie in vielen Fällen. Że oni w wielu przypadkach nie wirklich auf die Knie gehen. Że oni w wielu przypadkach nigdy nie na kolanach nie byli. Sagen, i nie potrafią powiedzieć. Das habe ich in deinem Wort gelesen. To przeczytałem w tym słowie. Ist das in meinem Leben wahr? I nie zadali sobie pytania, czy to jest prawdą mojego życia. Ich war vor ja ziemlich vielen Jahren mal in Schottland. Przed wielu laty byłem w Szkocji. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt, das bin ich vergessen. Zapomniałem, jakie to było miasto, gdzie to było. Und ich war bei einer Familie. Odwiedzałem pewną rodzinę. Und ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen haben. I nawet nie pamiętam teraz, jak oni się nazywali, ci ludzie. Eins weiß ich nur. Jedno pamiętam. Sie waren in der Versammlung der Freien Brüder. Oni należeli do zboru wolnego. Und die Schwester da hat mir Folgendes erzählt. I siostra... Kiedy byłem w tym domu, opowiedziała mi następującą historię. Sie sagte, wir waren eine ziemlich große Familie. Powiedziała, że ona ma dosyć dużą rodzinę. Zu Hause. W swoim domu. Vielleicht fünf, sechs, sieben Geschwister. Być może, że ma pięcioro czy sześcioro rodzeństwa. Und sagte, sie, wir waren alle gläubig. I powiedziała, no myśmy byli wszyscy wierzący. Wir kamen alle regelmäßig in die Versammlung. Regularnie chodziliśmy na nabożeństwa do zboru. Und, aber ein Bruder. Ale pewien brat. Der war doch ein bisschen viel anders als die anderen. Który był w wielu rzeczach inny niż inni. Also wir waren alle gläubig. Myśmy byli wszyscy wierzący. Aber das merkwürdige war. Ale to, co było dziwne. Es gab öfters Menschen, welche geistliche Schwierigkeiten hatten. Że spotykało się ciągle ludzi, którzy mieli różne duchowe trudności. Nennen wir den Bruder A, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Bruder A. Nie pamiętam nazwiska tego brata, powiedzmy, że to był jakiś brat A. Und seine Schwester hat mir dieses erzählt. I jego siostra mówi mi o nim, opowiada mi o nim następującą historię. Es kamen so oft Menschen zu ihm mit Fragen. Bardzo często ludzie przychodzili do niego z różnymi pytaniami. Es kamen so oft Menschen zu ihm in Not. I wiele ludzi przychodziło do niego w różnych potrzebach. Es kamen so oft Menschen zu ihm, vielleicht um Sünde zu bekennen, um Hilfe zu suchen. Wiele ludzi przychodziło do niego, aby wyspowiadać się z grzechów i żeby on im mógł pomóc w ich potrzebach. Aber sie kamen nicht zu mir. Ale powiada, ale oni nigdy do mnie nic. Sie kamen auch nicht bei Bruder B oder Bruder C oder Bruder D. I oni nie przychodzili do brata B, C, D i do innych.
Sie gingen immer zu Bruder A. Oni chodzili zawsze z tymi swoimi potrzebami do tego brata A, powiedzmy. Also, ihr versteht, was ich meine mit Bruder hier, das waren leibliche Geschwister, nicht? Rozumiecie, co mam tutaj na myśli? To było rodzeństwo. Siostra opowiada mi o swoim rodzonym bracie. Und sagte diese Schwester, i ta siostra dalej mi tak powiedziała. Ich habe mich ein bisschen drüber geärgert. I zaczęło mnie to w końcu troszkę denerwować. Siwa, auch ein Gotteskind. Ja przecież też wierząca. Sie möchte auch dem Herrn dienen. Ja też chciałem Bogu służyć. Sie möchte auch Menschen helfen. Ja też chciałem ludziom pomagać. Aber keine kam zu ihr. Ale nikt do mnie nie przychodził. Sie ging immer zu ihrem Bruder A. Wszyscy chodzili do tego mojego brata, powiedzmy, brata A. Und sie sagte, mal war ich ein bisschen aufgeregt darüber. I powiadała dalej, no, wreszcie mnie to kiedyś zdenerwowało. Und ich bin zu Bruder A gegangen. No i poszłam do tego brata A. Gesagt, was ist doch los? I powiadam do niego, no słuchaj, jakżeż to jest? Ja, es kommen so viele Menschen dir zu helfen. Do ciebie tyle ludzi przychodzi z prośbą o pomoc. Aber sie kommen nicht zu mir. A oni do mnie nie przychodzą. Oder Bruder B, oder Schwester C. Albo do jakiegoś innego brata, czy innej siostry. Und er hat gesagt, i on wtedy tak odpowiedział. Das erzählt diese Schwester dann. To siostra mi dopowiedział. Diese Bruder war mittels schon gestorben, aber er hat sie gesagt, gefragt, du liest doch deine Bibel, nicht wahr? I on jej tak powiedział, ty czytasz Biblię, prawda? Ja sagte sie. O, oczywiście czytam. So viel wie du. Powiada, może tyle samo, co i ty. No, sagte, ja, das kann ich glauben. No, to, da. Dlaczego nie? Wierzy ci. Es waren gläubig in der also Menschen aus der Versammlung der Freien. Wierzący ludzie należący do zgromadzenia braci wolnych. Und da wird Gott sei Dank manchmal mehr die Bibel gelesen als in den meisten Kreisen. Dzięki Bogu, że z reguły w takich zborach więcej się Biblii czyta niż w innych zborach. Ich lese auch in der Bibel. Siostra powiada, no, ja też Biblię czytam. Ja, sagte er. No to powiada, no. Aber es gibt ein Unterschied. A powiada, ale może nieraz jest taka różnica. Du liest in der Heiligen Schrift. Czytasz Pismo Świętego? Und vielleicht nimmst du Zeit dafür. I dużo czasu poświęcasz na to. Dann bist du fertig. I zamykasz Biblię. Legst die Bibel hin. Odkładasz Biblię. Und gehst in die Arbeit. Idziesz do pracy. Als ich die Bibel gelesen habe. Powiada, a kiedy ja Biblię czytam? Vielleicht lese ich nicht mehr als du. Pada, może rzeczywiście nic na więcej niż ty. Aber wenn ich die Bibel gelesen habe, ale kiedy przeczytam sobie coś z Biblii, gehe ich auf die Knie. Pada, zresztą klękam. Gehe ich in die Stille. Idę w cichy kącik. Ich nehme das Wort, das ich gelesen habe, biorę to słowo, które przeczytałem. Und ich gehe vor Gottes Angesicht. I staję z tym słowem przed obliczem Bożym. Und ich lasse der Herr durch das Wort zu meinem Herzen reden. I proszę, aby Pan przez to słowo mówił do mojego serca. Das ist der einzige Unterschied. I powiem, to jest właściwie cała różnica między nami. Es war nicht, dass der Bruder A mehr begabt war. To nie chodzi o to, że ten brat A, tak żeśmy go nazwali, był bardziej obdarowany. Es war nicht, dass er mehr Bibelkenntnis hatte als seine Schwester. Nie chodzi o to, że on miał może lepsze czy głębsze poznanie biblijne niż jego siostra rodząca. Es war nicht, dass er eifriger war. I może nie na tym to polegało, że on był gorliwszy. Aber bei den anderen Geschwistern, ale w porównaniu do innych wierzących ludzi, war sehr viel im Verstand stecken geblieben. On różnił się tym, że oni mieli wiele w swoim umyśle. Und er ging in Gottes Heiligtum. A on wchodził do Bożej świątyni. Er hat auf das Herz eingreifen lassen. On pozwalał, aby słowo działało na jego serce. Ich glaube, dass diese Schwester, nachdem der Bruder gesagt hat, ja sądzę, że po tej rozmowie tej siostry z tym bratem, ta siostra etwas davon gelernt hat. Nauczyła się czegoś właściwego. Denn sie hat mich ausführlich diese Geschichte erzählt. Ponieważ ona dosyć wcześnie mi tę historię ze swego życia opowiedziała. Ihr Bruder A war schon heimgegangen zum Herrn. Ten jej brat rodzony, o którym właśnie mówiliśmy, on już w tym czasie odszedł do Pana. Aber sein Leben hatte einen ganz großen Eindruck auf seine Schwester gemacht. Ale jego życie wywarło wielki wpływ na życie tej siostry. Und Bruder Prediger. Bracia Kaznodzieje. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung. Ja wiem to z osobistego doświadczenia. Dass man so viel Arbeit haben kann. Że można tyle sobie pracy zorganizować. Und so völlig dem Herrn nachfolgen will. I można tak w takiej pełności chcieć naśladować Pana. Und so viel tun will dem Herrn zu dienen. I tyle różnego wysiłku robić, aby służyć Panu. Dass es dem Feind gelingt. Że udaje się naszemu nieprzyjacielowi. Uns zu berauben von unserer stille Zeit. Zabrać nam ten cichy czas, jaki mamy na spędzenie z Panem. Gleich als ich das jetzt erzähle. Opowiadając wam to, kommt mir ein Vorbild in Gedanken. Przyszedł mi jeszcze taki przykład na serce. Als ich auf der Bibelschule war, to się odnosi do czasów, kiedy byłem w szkole biblijnej. Da machten wir im Sommer eine Reise durch England.
Żeśmy kiedyś podczas któregoś roku latem odbywali podróż po Anglii. Und haben fast jeden Tag, manchmal im Freien, auch in Evangelisationen gepredigt. I żeśmy prawie każdego dnia, czasem pod gołym niebem, na różnych ewangelizacjach, głosili Słowo Boże. Und also wir machten, wir haben vieles zu Fuß gemacht. Żeśmy wiele pieszo podróżowali. Wir sind wohl 20, 30 bis 40 km pro Tag zum Fuß gegangen. Czasem żeśmy 20 do 40 km piechotą szli. Mit unser Sacka w tym rykiem. Z takimi z plecakami na plecach. Auch einen Wagen gezogen mit dem großen Zelt. Żeśmy jakiś wózek ciągnęli, w którym był namiot. Na kam irgendwo. Dochodziliśmy do jakiegoś miejsca. Das Zelt aufgebaut. Ustawialiśmy namiot. Anders mal haben wir geschlafen so auf dem Boden in einem Evangelisationssaal. Czasem żeśmy spali po prostu przez noc w jakiejś sali, gdzie się odbywała ewangelizacja. Luftmatratzen gab es damals noch nicht. Nie było tych materaców dmuchanych. Wir haben uns gewöhnt, auf dem harten Boden zu schlafen. I przyzwyczailiśmy się do tego, żeśmy spali po prostu na twardej podłodze. Ab und zu in der Nacht sind wir aufgestanden, um mich auszuruhen. Czasem żeśmy w nocy wstawali, żeby troszeczkę odprężyć się, odpocząć. Und so habe ich diese 10 Wochen angefangen, sehr begeistert. I tę podróż, która trwała 10 tygodni, rozpocząłem w takim dobrym stanie ducha. Abends eine Versammlung. Wieczorem mieliśmy zgromadzenia. Wir hatten einen freien Tag in der Woche. Mieliśmy tylko jeden dzień wolny w tygodniu. Und dann konnten wir unsere Wäsche tun. I mogliśmy wtedy uprać sobie bieliznę, Briefe schreiben, so weiter. Listy napisać. Aber fast jeden Abend hatten wir irgendwo eine Versammlung. Ale prawie każdego wieczora w tygodniu mieliśmy zgromadzenie. Und ich habe mit viel Freude und begeistert das Wort Gottes verkündet. Ja z wielką radością i z wielkiej takiej podniesiony na duchu głosiłem Słowo Boże. Abends eine Versammlung. Wieczorem zgromadzenie. Nach der Versammlung persönliche Gespräche. Po zgromadzeniu osobiste rozmowy. Wir kamen unser Lager zurück. Wracaliśmy do swego obozu. Manchmal ziemlich spät. Czasem bardzo późno. Aber jeden Morgen hat, Abend und Morgen hatten wir unsere stille Zeit. Ale każdego dnia rano i wieczorem mieliśmy rozmyślanie, ten cichy czas ze Słowem Bożym. Nach einigen Tagen. Po kilku dniach. Und jeden Tag, jeden Abend spät. I każdego dnia późno wieczorem wurde die stille Zeit am Morgen noch ein bisschen kürzer. Żeśmy skracali sobie to poranne rozmyślanie i cichy czas ze Słowem Bożym z rana. Einige Tage später noch kürzer. I minęło parę dni, skróciliśmy sobie ten czas, minęło następne parę dni, skróciliśmy ten czas. Jeden Tag ausgeben, predigen. Każdego dnia trzeba było dawać, a więc głosić słowo. Die stille Zeit wurde ganz allmählich langsam kürzer. I to poranne rozmyślanie związane z czytaniem Słowa Bożego, żeśmy sobie skracali. To było w pewnym mieście w Anglii. Dar hatten wir eine Versammlung im Freien. Tam żeśmy odbywali nabożeństwo, które odbywało się pod gołym niebem. Wir waren einige Wochen unterwegs. Już żeśmy parę tygodni byli w podróży. Und jeden Abend war, hatte einer der Brüder die Leitung von der Versammlung. I każdego dnia wieczorem inny brat prowadził to nabożeństwo. No i powiedziano mi kiedyś tam, wujku Sydney, dzisiaj będziesz mówił świadectwo. Für das erste Mal in meinem Leben. Po raz pierwszy w moim życiu. Nein. Nie. Ich war nicht mehr imstande. Nie byłem w stanie powiedzieć świadectwo. Paar Wochen vor der Zeit. Parę dni wcześniej, parę tygodni wcześniej. Geist angefangen. Pełen ducha rozpocząłem pracę. Gepredigt. I głosiłem słowo. Ah, wunderbar. I głośno, cudownie. Einige Wochen später. Parę tygodni później. War ich nicht mehr imstande, ein einfaches Zeugnis zu geben. Nie byłem zdolny do złożenia prostego świadectwa. Es war dem Teufel gelungen. Udało się diabłu. Die stille Zeit immer einzukürzen. Udało się diabłu skrócić nasze poranne rozmyślenia. Diese Lektion habe ich nie vergessen. I tej lekcji ja nigdy nie zapomniałem. Das hat einen sehr großen Eindruck auf mich selbst gemacht. To wielkie wrażenie na mnie samym wywarło. Und da habe ich verspürt, wie schwach ich bin in mir selbst. I wtedy poczułem, jak jestem słaby sam w sobie. Und durch die Jahre hindurch. I przez całe lata. Hat der Teufel immer wieder dasselbe versucht. Diabeł ciągle i ciągle na nowo tego samego próbował. Wenn es Krieg gibt, kiedy jest wojna, und es stehen zwei Armeen einander gegenüber, kiedy dwie armie stoją naprzeciwko siebie, so kann Armee A einen frontalangriff auf B machen.
Powiedzmy, jakaś armia A może przypuścić taki czołowy atak na armię B. Und gibt einen schweren Kampf. I wtedy jest ciężka walka. Was Armee A auch machen kann, ale co może armia A zrobić? Ist versuchen die Verbindung zwischen Armee B und Hinterland durchzuschneiden. Może ta armia zrobić manewr okrążający i odciąć połączenie armii B z jej zapleczem. Und i erreicht man dasselbe mit weniger Kampf. I osiąga się ten sam rezultat przy mniejszych stratach. Bei jedem Schuss, przy każdym wystrzale, wird Armee B schwächer. Armia B staje się słabsza. Die Verbindung mit dem Hinterland ist abgeschnitten. Dlatego, że urwała się łączność z zapleczem. Bruder, vergib mir, dass ich das heute alles so sage. Bracia, wybaczcie mi, że ja to wszystko dzisiaj wieczorem mówię. Vielleicht ist kein Mensch hier, welches braucht. Może tu nie ma ani jednego człowieka, który tego przemówienia potrzebuje. Aber es könnte sein, dass Menschen das Tonband ablauschen. Ale być może, że będą tacy bracia, którzy będą słuchać taśm, które się nagrywają na magnetofonach. Und doch jemand das nötig hat. I być może ktoś z tych, którzy będą słuchali tych taśm magnetofonowych, potrzebuje tego dzisiejszego przemówienia. Noch eine kleine Geschichte. Jeszcze jedną chciałbym wam historię przedstawić. Ich habe, es heute Morgen gesagt, dass ich in Schottland eine Nichte habe. Zdaje się, że dzisiaj wam rano o tym mówiłem, że mam krewną w Szkocji. Mein Vater kam aus Schottland. Również mój ojciec był Szkotem. Und ich bin wohl mal in den Ferien da gewesen. Ja tam wielokrotnie jeździłem na wakacje. Und einmal war ich bei der Familie meiner Nichte zu, also bei Onkel und Tante. Kiedyś byłem właśnie na takich wakacjach, odwiedzałem mojego wujka i ciocię. Und abends sollten wir eine alte Schwester besuchen. I wieczorem zdarzyło się tak, że miałem iść w odwiedziny do pewnej starszej siostry. Ich weiß nicht mal den Namen dieser alten Schwester. Ja też już nie pamiętam, jak się ta starsza siostra nazywa. Aber es war eine liebe alte Schwester. Była bardzo miła starsza siostra. Ich denke, dass sie schon vielleicht 40 Jahre oder mehr Jahre ein Gotteskind gewesen war. Ja sądzę, że ona już była ze 40 lat może wierzącą osobą. Sie musste, um die Versammlung zu besuchen, einen ziemlich großen Hügel hinauf. Aby iść na nabożeństwo, ona musiała wykonać pewien wysiłek, musiała na taki wzgórze się wpiąć. Aber wenn es irgendwo möglich war, ale jeśli to było tylko możliwe, und es wetter nicht allzu schlecht, a pogoda nie była no taka wyjątkowo niesprzyjająca, was ist jeden Sonntagmorgen regelmäßig in der Versammlung. To ona regularnie w każdą niedzielę rano była w zgromadzeniu. Sie hat auch ein geistliches Zeitschrift gelesen. Czytała również jakieś tam czasopismo chrześcijańskie, budujące. Hat einen geistigen Kalender. Miała taki kalendarz na ścianie do takich czytanek duchowych. Und sie war jemand, der sich sehr beschäftigt hat mit alles, was no, mit der Versammlung, mit dem Glauben zu machen hatte. I to była osoba, którą interesowało wszystko to, co dotyczyło życia zboru, wierzących ludzi, pracy dla Pana i tak dalej. An jeden Abend sollte wir diese Schwester besuchen. I pewnego wieczoru miałem odwiedzić tę siostrę. Und meine Nichte, die kannte mich ein bisschen. Ta moja krewna znała mnie troszkę. Und damals, ich war noch nicht sehr lange von der Bibelschule ab. To był okres, kiedy ja byłem, to był okres, kiedy byłem po paru latach dopiero po ukończeniu szkoły biblijnej. Und damals war ich auch noch ziemlich begeistert. I taki byłem wówczas dosyć entuzjastycznie nastawiony. Ja. Und meine Nicht hat gesagt, aber sei du doch ein bisschen vorsichtig. Jak tam będziesz u tej siostry, proszę, bądź troszkę ostrożny. Sei doch vorsichtig. Bądź ostrożny. Sie lässt sich so ganz leicht an die Zehen treten. Ponieważ przy pomocy, z byle powodu można jej na odcisk nadepnąć. Sie ist so schnell beleidigt. Ona bardzo łatwo się obraża. An dem Augenblick habe ich angefangen nachzudenken. I kiedy to usłyszałem, zacząłem myśleć sobie. Ich war vielleicht 23 Jahre alt. Miałem może 22-23 lata. Da ist eine Schwester. No i tam jest ta siostra. Sie ist vielleicht 70 Jahre alt. Ona może miała ze 70 lat. Vielleicht über 40 Jahre in der Versammlung. I być może ze 40 lat już należała do zboru. Nun muss ich sehr vorsichtig sein. I powiadają mi, że mam być bardzo ostrożny. Sie ist so schnell beleidigt. Ponieważ ona się bardzo łatwo obraża. In diesem Dorf da war eine Papierfabrik. To była wieś i w tej wsi była też fabryka papieru. Ganz früh hatte mein Vater auch dort gearbeitet. Jeszcze wcześniej tam mój ojciec pracował w tej fabryce. Bei diesem Papierfabrik war ein großer Teich.
I przy tej wielkiej fabryce papieru był taki duży staw. And the piece of big bath fuel washer. Ponieważ w fabryce papieru potrzeba dużo wody. Da kam diese Gedanke bei mir hoch. I taka myśl mi przyszła do głowy. Oni myślę, że ich war nur 22 Jahre alt. Proszę, żebyście zrozumieli, ja miałem wtedy 22 czy 23 lata. Und auf jedem Alter hat manchmal komische Gedanken. No a jeśli ktoś ma tyle lat, to czasem trochę jest dziwny. Ich habe folgendes gedacht. Ja tak sobie pomyślałem. Wenn ich so alt bin als jene Schwester. Jeśli gdy ja będę tak stary jak ta siostra. Vielleicht ungefähr 70 Jahre. No powiedzmy, będę miał jakieś 70 lat. Und ich bin so wenig im geistigen Leben gewachsen. I jeśli ja osiągnę taki wiek i będę tak mało rozwinięty duchowo. Dass ich mich schnell beleidigen lasse. Że będę tak łatwo pozwalał się obrażać. So versauf ich mich lieber heute in den Teich. To wolę się dzisiaj utopić w tym stawie przy fabryce papieru. Vielleicht war es ein verkehrter Gedanke. Że to była przewrotna myśl. Aber als jungen Mann. Ale jako młody człowiek. Hat mich gewundert. Zadziwiłem się. Wie ist es möglich? Jak to jest możliwe? Ja? Dass man Jahre, viele Jahre hindurch. Że przeżyło się wiele lat wiary. In die Versammlung kommt. I chodziło się do zgromadzenia. Diese Frau war kein Heuchler. Pass auf, sie war kein Heuchler. Zwróćcie uwagę, to nie była jakaś wyjątkowo obłudna osoba. Sie wollte dem Herrn dienen. Ona chciała służyć Bogu. Sie hat Gottes Wort gelesen. Ona czytała Słowo Boże. Sie kam in die Versammlung. Ona chodziła do zgromadzenia. Aber ihr Leben war nicht geheiligt. Ale jej życie nie było uświęcone. Große Frage. Jakiś znak zapytania we mnie powstał. Und ich weiß, dass ich heute sehr gefährliche Sachen sage. Ja wiem, że ja dzisiaj mówię bardzo niebezpieczne rzeczy. Ich weiß, was die Lage in Polen nicht genau. Ja też nie znam dokładnie sytuacji, jaka jest w Polsce. Aber dies weiß ich ganz gewiss. Ale jednego jestem pewien. Das in Holland. Że w Holandii. Und in England. I w Anglii. Und in Schottland. I w Szkocji. In Länder, wo ich gewesen bin. W tych krajach, w których już byłem. Man in den Versammlungen wenig über die Heiligung spricht. Bardzo mało w zborach braci wolnych mówi się o uświęceniu. Man gibt viel Bibelkenntnis. Daje się ludziom wiele poznania biblijnego. Gott sei Dank ist auch nötig. O, dzięki Bogu to jest też potrzebne. Aber als ich auf die Bibelschule kam, ale kiedy ja poszedłem do szkoły biblijnej, hab ich das Wort Heiligung nicht gekannt. To ja w ogóle nie znałem słowa uświęcenie. Ich wusste ziemlich viel aus der Bibel. Ja dosyć dużo wiedziałem z Biblii. Ich hatte großen Haufen Notizen über den Heiligen Geist. Miałem stertę notatek o Duchu Świętym. Ich wusste viel über die Stiftshütter. I wiedziałem dużo na temat przybytku. Ich wusste viel über die Bibel. I wiedziałem dużo o Biblii. Wenn jemand mich gefragt hätte. Gdyby ktoś mnie zapytał. Red du 10 Minuten über die Heiligung. Powiedz coś 10 minut na temat uświęcenia. Hätte ich es nicht machen können. Gdybym nic nie mógł powiedzieć. Ich sehe das als ernste Sache. Bracia, to co mówię, to są poważne rzeczy. Und ich bin mir völlig bewusst. Jestem pełni świadom. Dass ich heute Sache sage, weil ich nicht populär sind. Że dzisiaj mówię te rzeczy, które są niepopularne. Aber in den Versammlungen in Holland, in Polen weiß ich nicht. Aber in Holland and England wird ganz wenig über die Heiligung gesprochen. Ale jedno wiem, że w zgromadzeniach wolnych braci w Holandii i w Anglii, jak jest w Polsce, nie wiem. Bardzo mało mówi się o uświęceniu. Das ist eine große Schande. I to jest wielki wstyd. Da ist sehr viel gemein, ist der Tod da. I dlatego wiele zborów jest martwych. Und sehr viele alte Menschen. I bardzo dużo ludzi wierzących w starszym wieku. Ich habe von dieser einen Schwester erwähnt. Dla przykładu powiedziałem o tej jednej starszej siostrze. Ich habe Dutzende begegnet. A ja dziesiątki spotkałem. Nicht nur in der Versammlung. Nie tylko w zgromadzeniu. Auch in anderen Kreisen. I w innych kołach również. Ich habe vielleicht Hunderte begegnet. Może i setki spotkałem. Welche ganzes Leben fromm gewesen sind. Którzy całe życie byli pobożni. Wiedergeborene Menschen. I odrodzeni ludzie. Nasi alt waren. A kiedy byli starzy, pełni złości. Tak? I genau beleidigt. Tak łatwo się obrażający. I myślę, że reden über andere. I tylko w kółko źle mówiący o innych ludziach. Was müssen junge Menschen denken? Co mają sobie myśleć teraz młodzi ludzie? Bei uns in Holland. U nas w Holandii. Und in England. I w Anglii. Und in anderen Ländern, wo ich gewesen bin. Czy w tych innych krajach, w których już byłem. Da braucht man in der Versammlung die Botschaft der Heiligung. Potrzeba poselstwa o uświęceniu. Als ich auf die Bibelschule kam. Kiedy poszedłem do szkoły biblijnej. Es waren also in kirchliche Bibelschule, es waren manche Kreisen dort vertreten. To była kościelna szkoła biblijna i tam byli wierzący ludzie, czy powiedzmy przedstawiciele różnych społeczności chrześcijańskich. Da kann ich mich erinnern. To przypominam sobie, dass ein unserer jungen Brüder musste mal in einer Versammlung der Freien Brüder predigen. Że jeden z tych braci, którzy tam ze mną byli, miał kiedyś wygłosić kazanie w jednym z wolnych zborów. Und ich habe es damals nicht verstanden. I ja wtedy tego nie pojąłem, nie zrozumiałem. Es ist vor 40 Jahren gewesen. To było jakieś 40 lat temu. Aber es ist, ob ich noch höre.
A to jest takie świeże, jakbym to teraz słyszał. Jeden ze studentów powiedział do tego młodego brata: idziesz do zboru wolnego, to głoś tam o uświęceniu. In gebrauchtes Englisch wort sanctification. Angielskie słowo sanctification. Wir haben zu Hause immer, ich bin Englisch erzogen worden. Ja przecież wyrastałem w angielskim domu i w duchu angielskim wyrastałem. Ich kannte das Wort sanctification nicht. A nie znałem słowa sanctification, uświęcenie. Ich hatte einen holländischen Freund. Mam przyjaciela w Holandii. Der hatte Fragen über die Heiligung. Który kiedyś zadawał mi pytania, czy miał problemy związane z tematem uświęcenia. Der hat mal im Kreis der Freien Brüder im Bibelkreis Fragen gestellt über die Heiligung. I to było w zborze wolnym i on postawił właśnie pytanie na temat uświęcenia. Er hatte Fragen darüber. Miał problemy z tym związane. Er bekam diese Antwort. I on otrzymał następującą odpowiedź. Wir sind in Christus vollkommen. My jesteśmy doskonali w Chrystusie. Das war alles, was gesagt wurde. To jest wszystko, co powiedziałem. Und kein Wort weiter. I ani słowa więcej. Brüder Prediger hier. Bracia kaznodzieje, którzy tutaj jesteście. Aus den Versammlungen. Którzy ze zborów wolnych jesteście. In Gottes Namen sage ich euch. W imieniu Pańskim wam mówię. Predige doch das Wort Gottes. Głoście słowo Boże. Und das Wort Gottes von Anfang bis Ende voll über die Heiligung. A słowo Boże od początku do końca mówi o uświęceniu. Es sind hunderte Gemeinden in dieser Welt, tausende Gemeinden. Są setki, są tysiące zborów na tym świecie. Welche tot sind. Weil die Geist der Hölle ist. Ponieważ tam jest duch piekła. Darum, dass so wenig die wahre Heiligung gepredigt wird. Dlatego, że tak mało mówi się o prawdziwym uświęceniu. Oder vorgelebt. Albo mało się tego przeżywa. Und so wenig, so viel Kopfverständnis. A tak dużo tego zrozumienia, które ze z głowy pochodzi. Und so wenig wirklich aus der wahren Liebe Jesu Christi heraus. I tak mało poznania, które pochodzi z tej prawdziwej miłości do Pana Jezusa. Ich werde jetzt Schluss machen und unterbrechen. Teraz może zakończę. Aber lass keine mich falsch verstehen. Ale bardzo proszę, żeby mnie nikt nie chciał fałszywie rozumieć. Ich habe Brüder gekannt. Znałem braci. Aber Schwestern gekannt. I siostry znam. Auch in den Kreisen der Versammlung. Również pochodzące ze zborów wolnych. Was mich getroffen hat. I to, co mnie głęboko poruszało. Es kommt mir ein alter Bruder in London in Gedanken. Przypomina mi się na przykład taki starszy brat żyjący w Londynie. Ich habe wenig mit ihm gesprochen. Mało z nim mówiłem. Aber als er sagte, Herr Jesus Christus. Ale kiedy on powiedział słowa: Panie Jezu Chryste. Herr Jesus Christus. Panie Jezu Chryste. Hat er so gesagt. On to mówił w taki sposób. Dass man verspürte, er lebt in wahre Gemeinschaft mit dem Herrn. Czuło się, że on żyje w prawdziwej społeczności z Panem. Das eine ist wahr. To jedno jest prawdą. Und das andere ist wahr. I to drugie jest prawdą. Aber in meinem Leben. Ale w moim życiu. Hat diese Kampf gegeben. Była ta walka. Welche Richtung willst du aus? Jaki, w jakim kierunku teraz chcesz? Nur viel aus der Bibel erzählen? Czy będziesz dużo mówić z Biblii? O die Menschen wirklich in eine wahren, inneren, lebendige Verbindung bringen mit unserem wunderbaren Heiland. Czy będziesz chciał ludzi prowadzić do prawdziwego, bliskiego kontaktu, do tej miłej, bliskiej społeczności z naszym umiłowanym Zbawicielem? O Herr Jesus, Panie Jezu, vergib mir, wenn ich auch ein Wort falsch gesagt habe. Panie, przebacz mi, jeśli choćby jedno słowo powiedziałem fałszywie. Aber die Lage ist so ernst. Panie, ale sytuacja jest taka poważna. Und du weißt, wie viele hunderte Menschen ich begegnet habe? Panie, ty wiesz, że ja setki ludzi spotkałem. Wie viele so viel Verständnis von Worte Gottes hatten? Panie, oni mieli tak dużo zrozumienia Słowa Bożego. Und so wenig geistiges Leben. I tak mało życia duchowego. Du weißt, welchen Kampf es in meinem eigenen Leben gewesen ist? Panie, ty wiesz, jaką ja sam walkę w moim własnym życiu duchowym stoczyłem. Und Herr Jesus. Panie Jezu. Ich möchte es heute aufs Neue zu dir sagen. Ja chcę tobie dzisiaj na nowo powiedzieć. Ich möchte nicht nur den Buchstabe deines Wortes verkündigen. Panie, ja nie chcę zwiastować tylko liter twego słowa. Herr, mein Verlangen, meine Sehnsucht ist. Panie, to jest moim pragnieniem, to jest moją tęsknotą. Dass der Geist der Liebe. Aby duch miłości. Der Geist der Demut. Aby duch pokory. Der Geist der Sanftmut. I duch łagodności. Der Geist, Herr Jesus, dein Geist. Panie, twój duch. Durch mich hin, żeby mógł przeze mnie andere Menschen erreichen kann, żeby mógł w tym duchu innych ludzi osiągać. Und wenn unter uns jemand ist, Panie, jeśli jest ktoś wśród nas, der es nicht verstanden hat, kto tego nie zrozumiał, Herr, bitte, rede du selbst. Panie,
Proszę, przemów do tej osoby. Du weißt, dass ich heute Nachmittag hier kam. Panie, ty wiesz, że dzisiaj po południu tutaj przyszedłem. Dass ich überhaupt nicht den Plan hatte, dies alles zu sagen. Panie, nie miałem tego na sercu, aby to powiedzieć. Herr, nimm alles, was von dir selbst ist. Panie, proszę, weź wszystko, co ze mnie. Und gebrauch es. Panie, użyj to. Und nimm alles, was nicht von dir selbst ist. A Panie, to wszystko, co nie jest z Ciebie. Nimm es weg. Odrzuć, Panie. Aby schenk uns. Ale udziel nam tego, Panie. Dass wir von ganzem Herzen, żebyśmy z całego serca dich suche, szukali Ciebie. Und die tiefe Gemeinschaft mit dir selbst. I tej wielkiej społeczności z Tobą. Und schenk in unseren Kreisen. Panie, udziel tego i zborom naszym. Ob es Baptisten sind. Panie, czy to baptystyczne zbory. Oder Freien Brüder. Czy to zbory wolne. Oder Pfingstgemeinde. Czy Zielonoświątkowe. Oder Baptisten. Czy baptystyczne. O Herr, schenke doch überall mehr von deinem Geist. Panie, udziel tym wszystkim zborom więcej z Ducha Twego. Wir bitten dich nicht um mehr Lärm. Panie, nie prosimy Cię o to, żeby było więcej hałasu. Wir bitten nicht an der ersten Stelle um viel äußerliche Aktivität. Panie, nie prosimy na pierwszym miejscu, żeby było wiele tej cielesnej aktywności. Herr Jesus, dies bitten wir. Panie, o to Cię prosimy. Dass Jesus offenbar wird in mein Leben. Aby Jezus był więcej objawiony w moim życiu. Dass Jesus offenbar wird in unser Leben. Żeby Jezus był bardziej objawiony w życiu nas wszystkich. Und dass tausende, nawet tausende Menschen in Polen, żeby tysiące ludzi mogło w Polsce Jezus begegnen werden. Spotkać Ciebie, Panie Jezus. Jezus begegnen in uns. Żeby mogli w nas spotkać Jezus. O, schenke du eine Erweckung in Polen. Panie, daj przebudzenie w Polsce. Segne du die Prediger. Panie, pobłogosław kaznodzieju. Segne du die Gemeinden. Pobłogosław zbory. Und schenke, dass die Welt sich wundern kann. Panie, daj, aby świat się mógł zadziwić. Über deine Liebe, welche offenbar wird. Z powodu Twojej miłości, która się objawi. Über deine Demut. Z powodu Twojej pokory. Dein Sanftmut. I Twojej łagodności. Herr, ich bitte für mich selbst. Panie, proszę za samego siebie. Ich bitte für deine Gemeinden in Polen. I proszę za Twoje zbory w Polsce. Und in Holland. I w Holandii. O, schenke es um deines Namens willen. Panie, udziel nam tego w imieniu Twoim. Amen. Amen.